tych informacji, które tam są zawarte, w tych księgach, które przeczytaliście, zostanie na pewno na długo w waszych sercach i w pamięci. To też jest bardzo ważne, bo Pismo Święte jest taką wskazówką na życie, najmądrzejszą księgą, księgą wszystkich ksiąg, która zawiera wszystkie mądrości i odpowiedzi na wszystkie rzeczy, które wykazują. Problem polega tylko na tym, że mając taki list od Pana Boga, z tego odkładamy na długę i nie chce się nam to czytać. W związku z tym, niech ten konkurs będzie dla was wszystkich zachętą, abyście dalej się grali właśnie po Pismo Święte, abyście w Piśmie Świętym szukali odpowiedzi, a różnego rodzaju książki katolickie czy prasa, czy gdyby się wam udało znaleźć takie książki, które tłumaczą, co też zawiera Pismo Święte, jak je czytać, jak rozumieć tak zwaną egzegezę Pisma Świętego, to na pewno byłoby piękne. Myślę, że to wszystko jest przed wami i że Pismo Święte nie zostanie przez was już teraz zapomniane na zasadzie, a no już byliśmy na konkursie, może nawet zrobiliśmy jakieś miejsce, to już teraz wszystko jest nie. Im więcej, tym trudniej jest dla nas. Im więcej trzeba jest potrzeba, żeby dalej czytać i żeby dalej zdobywać wiedzę. Teraz jeszcze serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Podsumowując, chcę powiedzieć, że pytania były bardzo trudne i oceniając, mamy tam pewien klucz, który nas zobowiązuje do konkretnego przyznania punktu, bądź nie za konkretną odpowiedź właściwą, bądź tylko podobną. Jeśli była podobna, nie mogliśmy uznać. Ale to, że ona była podobna, to znaczy, że ktoś przeczytał, że miał wiedzę, niestety jednak w tej fundacji nie mogliśmy tego punktu przyznać. Chcę uhonorować was wszystkich. Dziękuję raz jeszcze za przybycie. Raz jeszcze panu dyrektor tutaj za to, że nas tak gościnnie przyjęła i że mogliśmy tutaj...